Teraz powtórzę dla wszystkich wag na 2016 rok, więc wagi, pomyślcie o tym, co chciałybyście i chcielibyście w nadchodzącym roku, a ja zobaczę, czy to się sprawdzi i co karty wam przyniosą, co przyniesie wam los, czy coś dobrego. O, wagi, jak to będzie w 2016 roku, zaraz się przekonamy. Ja jeszcze chwileczkę czuję, że te karty trzeba porządnie potasować. W pewnym momencie one same nam mówią, kiedy starczy i już starczy. Przełóżmy lewą ręką na trzy kubki i spróbujmy zobaczyć, co ten los wam przyniesie, wagi, w 2016 roku. O, pierwsza karta, która mówi o tym, co będzie takie jak gdyby najistotniejsze, to jest słońce. Bardzo dobra karta, ona daje takie cieszenie się ze słońca, z ciepła. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Ona jest taka bardzo szczęśliwa karta, bardzo taka radosna. Druga karta, która jest taka ogólniejsza, czyli jest to as buław. Asy w ogóle są bardzo dobrymi kartami. Tutaj buławy oznaczają ogień, czyli taką aktywność, pełną energii do pracy, do działania, do wszystkiego. To będzie taki rok, kiedy będziecie mieć więcej energii, więcej siły, więcej się chce niż nie chce. I to jest takie bardzo dobre, takie aktywne. Po kolei, jeśli chodzi o pracę, piątka mieczy, walka o swoje, walka o swoje sukcesy. To nie jest tak, że możecie spocząć na laurach. Przez cały czas musicie walczyć, iść do przodu, ale są duże nadzieje na wygraną, szczególnie, że ten as wpływa jak gdyby na wszystkie karty, czyli ta aktywność. To są walki, które będą wygrane, z którymi będziecie mogli osiągnąć sukcesy. Jeśli chodzi o pieniądze, dziewiątka kielichów, to jest taka stabilna karta, czyli wiesz, wszystko jest uporządkowane, więc wagi, wszystko będzie na swoim miejscu. Może jest to takie trochę kitranie tych pieniędzy, ale jednocześnie jest to takie ustabilizowane. Wszystko jest na swoim miejscu finansowo, nic nie zaskoczy, nic nie wprawi nas w jakieś złe nastroje, w jakieś długi dni. Nie, tu przez cały czas jest stan posiadania, jest taka solidność i takie wszystko jest. Jak tutaj na tej karcie kobieta trzyma dziecko, ale na dole jest jedzenie, są pieski. Na wszystko nas stać. Jeśli chodzi o zdrowie, no to może być troszeczkę gorszy moment, bo tutaj jest wieża, czyli coś nam się nie będzie tak, jak mogłoby być pozytywnie, ale za to jeśli chodzi o miłość, super, świetna karta, to jest paś buław. Ja osobiście bardzo lubię tego pana, który tutaj jest przedstawiony na tych kartach, bo tutaj jest ktoś młody, może nie do końca odpowiedzialny, taki zabawny, bo tutaj na tej karcie są właśnie króliczki, zwierzątka. Ktoś, kto umie was zaczarować, zaciekawić i jednocześnie zabawić, bo tutaj jest zabawa, cieszenie się z imprez. To może być ktoś poznany na imprezie, na jakimś takim spotkaniu towarzyskim, bo ta karta jest bardzo towarzyska, bardzo lubiąca ludzi i to może być ktoś, kto się wami zainteresuje, kto was rozbawi i jednocześnie da dużo uczuć, dużo emocji i tego wam życzę na nadchodzący rok 2016. Wagi, do usłyszenia, dzięki.